taka delikatna. Cześć, mam na imię Alicja, Kwaśniewska ze stajni Ojcowizna. Jestem instruktorem jeździctwa i dzisiaj odpowiem na Wasze pytanie. Czy da się z tego wyżyć? Wyżyć się da, natomiast to wszystko zależy od tak naprawdę od Waszego pracodawcy. Jeżeli mówimy o takim stricte nauce jazdy rekreacyjnej w szkółce, gdzie prowadzimy ląże, prowadzimy jazdy w grupach, no to powiedzmy, że zarobki są ograniczone, można z tego wyżyć, natomiast my gdzieś tam nie możemy za bardzo piąć się finansowo w górę. Plusy są też takie często, że w takiej stajni, jeżeli mamy swojego konia, to trzymamy gdzieś tam po kosztach, także jakieś tam plusy dodatkowe finansowe są. Natomiast jeśli chodzi o jakieś większe pieniądze, no to już musimy tutaj rzeczywiście mocno się doszkolić, proponować, prowadzić jakieś szkolenia indywidualne, konsultacje. Także rzeczywiście, żeby dobrze finansowo prosperować w tym zawodzie, potrzebne jest duże doświadczenie i potrzeba być autorytetem rzeczywiście i dziecka. Jak zostać instruktorem? Na ten moment instruktorem może zostać każdy, bo zawód mówi się, że jest uwolniony, nie potrzeba żadnych konkretnych kursów, żadnych uprawnień. Natomiast wielu pracodawców wymaga jakiegoś kursu, wymaga doświadczenia. Także warto coś takiego, jakiś taki papier zrobić. I należy też mieć dla własnej spokojnej głowy i często też dla pracodawcy ubezpieczenie OC, odpowiedzialności cywilnej. Czy trudno zachować cierpliwość, jak ktoś źle jeździ? Jak ktoś źle jeździ, to w ogóle nie jest trudne, bo tak naprawdę moim zadaniem jako instruktora jest tą jazdę poprawiać i ciężko, żebyśmy tracili cierpliwość na kogoś, kto przychodzi do nas o pomoc. Tak? Natomiast Natomiast rzeczywiście ciężko jest, jeżeli mamy osoby, które obwiniają konia, które gdzieś tam nie chcą się uczyć, tak? Które rzeczywiście przychodzą na jazdę, no bo chcieliby pojeździć, natomiast uważają, że wszystko wiedzą, albo że to koń jest głupi. Także takie osoby są rzeczywiście trudne do zniesienia na jazdach. Jaki tekst najczęściej słyszysz na treningach? Moi uczniowie nie mówią za wiele na koniach. Natomiast bardzo często słyszę, jak cmokają i zawsze się zastanawiam, dlaczego cmokanie przychodzi tak łatwo, a powiedzenie do konia prr albo takie uspokajające, to jakoś im przez gardło nie może przejść. Także bardziej w tym kierunku. Po czym poznać dobrego instruktora? Wydaje mi się, że przede wszystkim poznacie dobrego instruktora po tym, że sami czujecie się bezpiecznie, czujecie się na tej jeździe zaopiekowani, czujecie, że poprawiają się Wasze umiejętności, że coś, co kiedyś było problemem, teraz jest łatwiejsze. Dodatkowo wyczuwacie też, jakby obserwując konie, tak? Jeżeli konie są spokojne na jazdach, jeżeli zachowują się dobrze, jeżeli gdzieś tam wyczujecie się na nich bezpiecznie, no to też znaczy, że ten instruktor dobiera odpowiednio jazdę do koni i do jeźdźców. Co Cię najbardziej denerwuje w tej pracy? Tak naprawdę to nie jest rzeczywiście praca denerwująca sama w sobie. No ludzie są różni, jak to ludzie. I znowu, jeżeli mamy klientów bardzo roszczeniowych, właśnie takich sfokusowanych na siebie, nie myślących o koniu, no to rzeczywiście to jest problematyczne. Zima jest trochę zimno, szczególnie jeśli trzeba wsiadać, a potem jeździć, a potem prowadzić jazdę i potem znowu wsiadać, a potem prowadzić jazdę i wtedy jest, trzeba jest się troszkę termicznie dogrzać, a poza tym, ja mam jeszcze bardzo daleko do stajni, to mnie denerwuje, ale mam jak mam, muszę dojeżdżać, także a poza tym sama słodycz, samo dobro. Jaki najczęstszy problem widzisz wśród swoich jeźdźców, wśród jeźdźców? Tak naprawdę nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać, natomiast bardzo często jest tak, szczególnie wśród młodzieży, że dziewczynki bardzo chcą jeździć, a potem się okazuje, że bardzo się boją. I to jest rzeczywiście problematyczne, bo ciężko nam iść do przodu, jeśli gdzieś tam ten strach jest, a dodatkowo jest ta ambicja, że chcemy jeździć, że chcemy się poprawiać i to się wszystko tak nakłada. W związku z tym
Czasami warto przystopować, troszkę może dłużej czasu spędzić indywidualnie jeżdżąc, tak, niekoniecznie wraz do grupy, tak żeby z tym strachem się oswoić. No i dodatkowo mamy jeszcze pytanie, było o to, co najbardziej, jakie błędy, tak? Najczęstszy problem. Dodatkowo jakby jeszcze związane też tak naprawdę ze strachem, z napięciem, z takim stresem na koniu, to, że się na koniu zakleszczamy, zaciskamy. Konie bardzo źle na to reagują. I tak naprawdę rzeczywiście w takich momentach bardzo często ciężko nam się skupić na prowadzeniu konia, na odpowiednim użyciu pomocy i ta jazda staje się nieprzyjemna i dla człowieka, i dla konia. Jak poprawić dosiad? Przede wszystkim regularnie jeździć z instruktorem albo z trenerem i rzeczywiście stosować się do tych wskazówek. Dodatkowo warto nagrać się od czasu do czasu, przeanalizować samemu te swoje błędy, popatrzeć, jak to wygląda i wychodzić poza tą strefę komfortu, tak? Czyli nie jeździć cały czas w ten sam sposób, nie powielać tego samego, tej samej formy ruchu, tylko szukać gdzieś lepszych rozwiązań i w ten sposób uczyć się reagować na koniec. Jakaś porada na zaczynanie skoków? Ja bym powiedziała przede wszystkim dobry półsiad i lądowanie na strzemieniu, tak? Czyli dobre oparcie w strzemieniu. Warto zaczynać od galopu w półsiadzie, od drążków, od jeżdżenia pojedynczych drążków w galopie, też w półsiadzie, tak żeby maksymalnie ustabilizować tą równowagę, żeby większa fula, wyższa fula konia na nas nie robiła wrażenia. Potem przy rozpoczęciu małych skoków tak naprawdę, jeżeli najazd jest dobry, czyli to ćwiczymy, to możemy ćwiczyć nawet w pusie. Jeżeli najazd jest dobry, to nic w tym skoku nie robimy. Dobry półsiad, ramiona wysoko, jedziemy przed siebie. Co to jest zewnętrzna wodza? Zewnętrzna wodza, to jest, jak sama nazwa wskazuje, wodza na zewnątrz. Natomiast jeżeli jakby zwykle jeździmy na placu czy na ujeżdżalni po poszerzonym kole tak naprawdę, czyli w prawo bądź w lewo. I zewnętrzna wodza to będzie ta wodza od bandy, od ściany. Czyli jeżeli jedziemy w lewo, zewnętrzną wodą jest woda prawa. Jak pokonać strach po upadku? Mówi się, że powinno się jak najszybciej wsiąść i pojechać. I rzeczywiście w wielu przypadkach to działa. Jeżeli sytuacja jest taka, że czujemy się dobrze, że z koniem jest wszystko ok, no to rzeczywiście wsiadam. Staram się jechać i zapomnieć, co się stało i pojechać dalej. Natomiast czasami rzeczywiście potrzeba jest trochę spowolnić ten proces, najpierw wsiąść sobie na spokojnie, na stępa, nie przesadzać, nie hojrakować, natomiast z drugiej strony przepychać się przez te stresujące sytuacje, kiedy boimy się nie wiem, zagalopować, boimy się zakłusować, to jednak próbować cały czas. Jakich typów uczniów najbardziej nie lubi? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jeźdźców, no to najtrudniej się pracuje właśnie z takimi osobami, które albo wiedzą wszystko najlepiej, albo wina jest zawsze konia i one na pewno robią wszystko dobrze. Natomiast wiemy, że w 99% ta wina nie jest konia. No i dodatkowo właśnie znowu osoby, które bardzo by chciały, ale się boją. I rzeczywiście taka praca też zwykle jest utrudniona. Jak często według Ciebie instruktor powinien wsiadać na konia szkółkowego? To wszystko zależy tak naprawdę od konkretnego konia. Dobry instruktor sam powinien wiedzieć, jaki koń potrzebuje ile podjeżdżeń. Tak? I są takie konie, które naprawdę można wsiadać bardzo rzadko i one właściwie są bardzo stabilne w tej pracy. Są konie, na które trzeba wsiadać rzeczywiście regularnie. Ja w Ojcowiźnie na większość naszych koni wsiadam średnio raz w tygodniu. Natomiast jeżeli są sytuacje, że widzę, że jakiś koń rzeczywiście chodzi słabiej dłuższy okres czasu, no to wyłączamy go z pracy. Na jakiś czas jest jeżdżony tylko wtedy przeze mnie i w ten sposób się poprawi. Moje ulubione pytanie. Najdziwniejsze pytanie, jakie zadał Ci Twój uczeń? Znowu, ale znowu tego nie przemyślałam i dalej nie wiem. Nie mam, słuchajcie, nie mam takich, nie mam, nie kojarzę żadnego dziwnego pytania, natomiast to, co mnie trochę przeraża, to nawet nie tyle pytanie, co niewiedza. I zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci
szkolnej, jakby w wieku szkolnym, to, że nie wiemy, gdzie mamy swoje różne części ciała. Nie wiemy, gdzie mam łopatkę, gdzie mam biodro, gdzie mam miednicę, albo w ogóle, gdzie mam przeponę, albo kosłonową, no to już jest w ogóle czarna magia, ale to też troszkę utrudnia pracę. Co zrobić, gdy noga wypada ze strzemienia? Słuchajcie, takie porady internetowe, to jest w ogóle bardzo, bardzo trudna sprawa, no bo tak naprawdę bez realnego spojrzenia na problem, tak, na tą parę jedzie z pluskoń podczas jazdy, bardzo ciężko jest wróżyć. Natomiast bardzo często, z mojego doświadczenia, noga, która wpada w strzemię, wypada ze strzemienia, niestabilnie gdzieś tam w tym strzemieniu się znajduje, wynika z kurczowego zaciskania kolana, zaciskania uda, trzymania się nogami siodła, zamiast miękko polegać na grawitacji i naciskać na strzemię delikatnie. Zapraszam na kanał Stajnia i Sobizny i zapraszam na jazdy. Trzymajcie się, na razie.